Cześć, nazywam się Michał Brzeziński, jestem znany jako Brzezik i jestem profesjonalnym football freestylerem i dzisiaj pokażę Wam, jak zacząć naukę trików z piłką. Od 10 lat profesjonalnie zajmuję się trikami z piłką i z pewnością wiem, o czym mówię. Dzisiaj zajmiemy się najważniejszymi podstawami, bez których nie opanujesz żadnych trików. Tak więc jeśli konsekwentnie codziennie będziesz trenować, stosując się do rad z tego poradnika, będziesz mógł wykonywać takie rzeczy. To co widzicie, to już są lata treningów, ale oczywiście Rzymu od razu nie zbudowano, od jakichś fundamentów zacząłem. No i dzisiaj te fundamenty będę Wam pokazywać. Freestyle dzieli się na tak zwane trzy style. Mogliście zauważyć, że wykonywałem triki głową, na stojąco i siedząco. I te trzy style nazywają się upper, air i sit down. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam najważniejsze podstawy, jak zacząć z każdym z tych trzech styli, a w następnym poradniku pokażę Wam, jak nauczyć się podstawowych trików. Ale najważniejsze, najpierw te podstawy, które dzisiaj Wam pokażę. Zacznijmy od najprostszego, czyli od uppera. No dobrze, na sam początek będzie to nextol. Co to jest nextol? Mianowicie będziemy dążyć do czegoś takiego. By ustać w tej pozycji, musicie na początek postawić nogi szeroko, wyprostować się, barki schować do siebie. W takiej wyprostowanej pozycji będę chciał zejść tak. Nie robimy to w ten sposób, ponieważ musimy mieć proste plecy, by piłka swobodnie nam ugrzęzła między łopatkami. Schodzimy na dół i ważna sprawa, nie patrzymy w dół, na dole nie ma nic ciekawego, patrzymy przed siebie. No i jeśli będzie Wam lepiej, to zróbcie tak ręce. Czyli robimy takiego małysza. No i kiedy już wszystko dobrze ułożymy, tutaj wkładamy w tym miejscu piłkę. Nie na głowie, nie na szyi, tutaj między łopatkami. Uwaga, robimy tak. Na początek sobie położymy to rękoma, kładziemy i przyjmujemy pozycję. Piłka powinna bez problemu leżeć na naszym nextolu. Na początku mogą być problemy z utrzymaniem równowagi. Piłka będzie Wam zlatywać na boki, ale pamiętajcie, że trening czyni mistrza, że musimy po prostu trenować i z próby na próbę coraz bardziej będziecie czuć tę piłkę na swoich plecach. Trzymamy tak, pamiętamy, że piłka leży tutaj, nie robimy czegoś takiego, broń Boże, tylko trzymamy tu. Kiedy trzymanie będzie dla nas bezproblemowe, możemy przejść do łapania. Czyli robimy coś takiego. Na początku zaczniemy wyrzucając piłkę z rąk. Jak widzicie, piłkę łapałem w taki sposób, że lądowałem razem z nią. Nie robiłem czegoś takiego, bo piłka nam nie wyląduje na plecach. Czyli rzucamy piłkę, patrzymy się na nią do ostatniej chwili, nie spuszczamy jej ze swojego wzroku i lądujemy razem z piłką, uginając lekko biodra do tyłu. No i słuchajcie, tutaj już musicie troszeczkę dłużej potrenować. Jeśli jesteście początkującymi osobami, musicie mieć tutaj więcej cierpliwości i codziennie próbować, nawet w pokoju. Nie potrzeba tu jakiegoś większego wysiłku. Podrzucacie sobie piłkę i łapiecie. To jest najważniejsza podstawa w stylu upper. Jeśli już z rąk będzie Wam bezproblemowo wychodzić, możecie sobie podwyższyć level, zacząć łapać to z kapek. Czyli robimy kapki, podrzucamy i łapiemy. Przyjrzyjcie się, jak pracują moje nogi i cały tułów. Dobra. Ten podrzut, co zrobiłem z neka, to zobaczycie na następnym poradniku. Teraz będziemy łapać piłkę tak, żeby bez problemu ją trzymać na nextolu. To był nextol, moi drodzy. Teraz przejdźmy do stylu R. Ale swoją drogą, jeśli macie jeszcze jakieś pytania do nauki trików, to piszcie w komentarzach. Dobra, styl R. Co jest najważniejsze w stylu R? Teraz nauczymy się kapek, czyli popularnego żonglowania piłką w taki sposób, byśmy to... Żeby tak nie było. Czyli, żebyśmy to my panowali nad piłką, a nie piłka nad nami. O czym musimy wiedzieć na samym początku? Przede wszystkim,
Nauka żonglerki to jest jak nauka chodzenia. Dziecko, które zaczyna uczyć się chodzić, na początku się często wywraca i to chodzenie nie wygląda na początku tak pięknie. Tak samo będzie z żonglerką. Im więcej czasu będziesz przebywać z piłką, im więcej będziesz po prostu próbować kapkować, tym lepiej będzie ci to wychodzić. Nie trzeba tu jakichś niesamowitych umiejętności. Jest to po prostu proces, który każdy może opanować. Wystarczy po prostu często trenować. Więc nie ma wymówek. To, że nie umiesz kapek, to znaczy, że ich nie trenowałeś. Przede wszystkim, co jest najważniejsze? Na początku nauczmy się takiego podbicia. Możemy zacząć kapki. No to wykonujemy takie podbicie, nie? Żeby je zrobić, trzymamy piłkę podeszwą. Mocno. Przyciągamy ją do siebie. Kiedy przyciągniemy piłkę, to wsuwamy palce pod piłkę. Nie robimy czegoś takiego, nie podnosimy nogi z biodra. Czyli o, tak. Tylko po prostu pracujemy samą stopą. Jak widzicie, piłka swobodnie idzie do góry. Bezproblemowo, no teraz trochę mi nie wyszło, ale bezproblemowo. I przechodzimy do żonglerki. Po takim podbiciu starajcie się już wykonać kapkę lewą nogą. Czyli wybijamy piłkę i odbijamy lewą nogą. Ważne będzie, byśmy kapkowali tutaj obiema nogami. Nie kapkujemy jedną nogą, pracujemy prawą i lewą nogą. Dlaczego? Przede wszystkim, jeśli chcecie wykonywać triki, pracujemy bardzo często na obie nogi. Po drugie, jeśli będziemy obciążać tylko prawą nogę, kapkować jedną nogą, to nie dość, że to źle wygląda, a we freestylu chodzi o to, żeby to wyglądało. Po drugie, możecie się nabawić urazu. Jeśli za dużo będziecie używać tylko jedną nogę, będzie ona przeciążona w porównaniu do drugiej, więc zrobią się dysproporcje. Za dłuższą metę to nie jest dobra sprawa. Jeśli potraficie robić 50 kapek na jedną nogę, a 5 kapek na obie, to tak naprawdę potraficie 5 kapek. Trenujemy kapki na obie nogi. Robimy podbicie i odbijamy lewą nogą. Kiedy już ta lewa noga w miarę dobrze będzie działać, staramy się robić po prostu kapki dalej. Jak najwięcej, czyli lewa, prawa, lewa, prawa. I jak widzicie, to jest jak schodzenie. Jak odbijamy piłkę? Którą częścią stopy? Jak widzicie, po prostu używam palców do kapkowania. Nie robię to prostym podbiciem, jak to zazwyczaj w klubach piłkarskich uczą, czyli nie kapkujemy jak piłkarze, kapkujemy jak freestylerzy. To ma zupełnie inną funkcję. Piłkarze kapkują prostym podbiciem, ponieważ to ma swoją funkcję taką, że prostym podbiciem piłkarze uderzają piłką na bramkę. Freestylerzy kapkują palcami, ponieważ palcami wykonujemy triki. Ale to nie jest przymus, ponieważ znam niektórych freestylerów, którzy kapkują prostym podbiciem i są naprawdę nieźli. Więc to już zależy od ciebie, jak ci wygodnie. Jeśli chodzi o mnie, ja kapkuję palcami, tak jak widzicie na ekranie. Tak to wygląda u mnie. Nie zniechęcajcie się na samym początku. Na początku kapki nie będą wyglądać tak, jak ja teraz wam prezentuję, ponieważ słuchajcie, ja już 10 lat mam do czynienia z piłką, no i po prostu mam wryte w mózg kapki. To już ja mogę z wami rozmawiać i robić kapki bezproblemowo. Więc we freestylu po prostu kapki są momentem przygotowawczym do triku. Powinny być tak opanowane, żebyście po prostu o nich nie myśleli. Spokojnie, da się to wypracować. Moim zdaniem nawet po miesiącu efekty będą wyglądać nieco lepiej. Na początku wasze kapki pewnie będą wyglądać w taki sposób, czyli będą nieco wyższe. Być może będziecie czasami na jedną nogę próbować, ale starajcie się doprowadzać do czegoś takiego, nie? U mnie, jak ja tracę kontrolę nad kapkami, jak widzicie, dwa razy odbijam prawą nogą i wracam do kontroli. Starajcie się przede wszystkim spokojnie robić te kapki. Musicie być rozluźnieni i nie powinno to sprawiać wam jakiegoś większego problemu. Oczywiście na początku będą problemy, bo to jest nowość dla was, ale potem z treningu na trening będzie to coraz prostsze. Kolejna rada, jak uczyć się kapek, możecie robić coś takiego. Trzymacie piłkę w rękach, wyrzucacie, pozwalacie piłce odbić się od ziemi, kapeczka i łapiecie. Jeśli to jest bez problemu, żeby prosto podbić piłkę, bo tutaj staracie się zapoznać z piłką, jak uderzyć, jaką siłą. Staracie się mniej więcej na wysokość kolan odbijać piłkę, może bioder. No i potem staracie się robić dwie kapki. Raz od prawej nogi zacząłem, teraz od lewej. Oj, trochę mi uciekło. Trenujecie ten ruch w mózgu, wasz mózg zapamięta ten ruch, wasz mózg zapamiętuje, jaką siłę włożyć w te kapki i jak mocno uderzyć piłkę. Stopniowo. Dwie kapki, trzy kapki, raz od lewej nogi, raz od prawej. Pamiętamy, że obie nogi mocno pracują. I tak, pracujemy. Trzy kapki. Teraz od lewej. Trzy kapki. Dobra, zacznijmy. Teraz spróbujmy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery.
Opanowane kapki to jest bardzo ważna podstawa. Oczywiście bez nich też możecie się zaczynać uczyć robić triki. Jeśli już jest ten odcinek, to sprawdzajcie kolejny odcinek do podstawowych trików. Ale pamiętajcie oczywiście cały czas o kapkach. One powinny być, tak jak mówiłem, bezproblemowe dla Was. Nie załamujcie się. Pamiętajcie, że wszystko da się wytrenować. Ja też kiedyś nie potrafiłem robić kapek. Co robiłem? Po prostu trenowałem. A teraz przejdźmy do podstaw w stylu sit down, czyli co? Tak jest, triki na siedząco. Tutaj też zajmiemy się kapkami. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej, teraz sobie trochę posiedzimy. W stylu sit down jedną z ważniejszych rzeczy jest kapkowanie na siedząco. Tutaj nie musicie aż tak zwracać uwagę na obie nogi, chociaż dobrze by było, jakbyście obiema nogami potrafili odbijać. Ale na sam początek wystarczy kapkowanie jedną nogą. Jak możecie zauważyć, tutaj inną częścią stopy ja kapkuję, czyli jest to proste podbicie, czyli ta część stopy. Do czego będą nam potrzebne kapki? Jak możecie zauważyć, triki WSD to po prostu jest zwykłe kapkowanie jedną nogą, a drugą sobie macham. Bez opanowania takiego kapkowania nie zrobię takich trików. Jak widzicie, też na drugą nogę. Więc kapki to podstawa, potem będziemy mogli robić triki. Chociaż, tak jak mówiłem, bez opanowania kapek możecie zrobić pojedynczy trik. Coś ten deseń, o czym Wam powiem w następnym poradniku. Ale tutaj będziemy uczyć się podstaw. Od czego zaczynamy? No oczywiście od podbicia. Możemy na różne sposoby wybić piłkę w SD. Najprostsze będzie złapanie piłkę między kostki, wyrzut i kapkowanie. Innym sposobem jest nasze popularne podbicie. Więc to już jak Wam wygodnie, tak lub tak. Zacznijmy od tego. Łapiemy piłkę między kostki. Opieramy się rękoma w ten sposób. Siedzimy tak jak nam wygodnie. Nie kładziemy się, tylko siedzimy w miarę stabilnie. Łapiemy piłkę między kostki, podnosimy nogi i wyrzucając odrywamy kostki od piłki, stopy od piłki. Pamiętajcie, żeby wyrzucić i puścić piłkę w dobrym momencie, żeby nie było coś takiego, ani coś takiego, tylko w kontrolowany sposób wyrzucamy, kładziemy lewą nogę na ziemię, jeśli odbijamy prawą nogą i kapkujemy. Tak jak w nauce kapek na stojąco, tutaj również będziemy stopniowo się uczyć, czyli najpierw jedna kapka, też na lewą nogę, na drugą nogę się pouczmy. No i możemy się tak uczyć po jednej kapce. Potem jeśli opanujemy jedną kapkę, próbujemy robić dwie. Raz, dwa, chwytamy. Raz, dwa, chwytamy. I słuchajcie, tutaj już ćwiczymy naszą kontrolę. Czyli chwyt, dwie kapki, chwyt. To jest coś, do czego potrzebujemy mieć dobrą kontrolę. Tak samo na drugą nogę. O, widzicie, już trochę ciężej mi szło, ale jakoś już złapałem rytm. Tak wygląda trening. Potem jak wiecie, trzy kapki, potem cztery. No już aż w końcu opanujecie to w taki sposób, by mieć piłkę pod kontrolą. Możecie sobie próbować odbić od główki i do kapek, żeby sobie utrudnić. No jest mnóstwo bajerów w SD, które możecie sobie wykonywać. No w końcu to jest freestyle, no możecie sobie tutaj powymyślać. Nie zaczynajcie kapek w taki sposób, ponieważ nie będziecie mieli punktu oparcia. No i ciężko będzie w ogóle o tak kapkować. Więc pamiętajcie, ręce tutaj, podrzucamy nogami i pracujemy nogami. I tak jak poprzednim razem, analogicznie, metodą prób i błędów, konsekwentnie, częste trenowanie. Jak widzicie, możecie trenować nawet w domu te kapki, więc wystarczy tylko wziąć piłkę i po prostu trenować. Może Wam się szybko męczyć brzuch, jeśli tego nie robiliście wcześniej. No i uważajcie na biodra, musicie troszeczkę się rozgrzać, bo biodra też mogą się trochę zmęczyć od tego, więc oczywiście trenujcie dużo, ale z umiarem, nie przesadzajcie, byście się nie skontuzjowali. No i dobra, to były takie najważniejsze podstawy, czyli Nextall, kapki na stojąco, kapki na siedząco. Trenujcie je regularnie, nie zaszkodzi Wam trenować je bardzo często. Jeśli potraficie te podstawy bez problemu, albo chcecie zobaczyć, jak nauczyć się już pierwszych trików we freestylu, zajrzyjcie na ten następny poradnik, link będzie w karcie, o tutaj na górze. Tam będzie poradnik m.in. do popularnego dookoła świata i innych ważnych trików na początek we freestylu. A jeśli chciałbyś na żywo spotkać mnie i potrenować ze mną, nauczyć się
ode mnie osobiście paru trików, to zapraszam Cię na mój obóz Freestyle Football. Jeśli są jeszcze miejsca, to zapraszam serdecznie. W tym roku obóz w Zakopanem. Pod koniec lipca tutaj macie dokładną datę. Więcej informacji macie w linku w komentarzu pod spodem. Nieważne, czy jesteś zaawansowany lub nie, czy w ogóle nie miałeś do czynienia z piłką, bez wątpienia skorzystasz z obozu i nauczysz się jakichś fajnych rzeczy z piłką, więc zapraszam serdecznie. Jeśli chcecie się pochwalić efektami lub pokazać swoje nagranie, jak gracie i zadać jakieś pytanie, to mam taką grupę na Facebooku, grupa JF, Just Freestyle. Tam dzielimy się swoimi akcjami, ja często jestem tam aktywny, odpowiadam na pytania, więc wbijaj tam, tam jest nasze społeczeństwo i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył Was Brzezik. Eldo!